Dzień dobry, witam serdecznie. To jest największy powerbank, jakiego w życiu będziecie w stanie wziąć na pokład samolotu. Większego po prostu nie wolno. 100 godzin. to jest limit do takiego celu podróżniczego. Nie największy jaki kupicie, oczywiście, że kupicie większe. Waży coś koło 600 gramów, więc to jest dosyć ciężkie. W komplecie z nim otrzymujemy przede wszystkim kabel USB-C, który ma 140 W max, oraz taką soszetkę na niego. On, dodatkowo, już od razu podpowiem, wspiera ankerową stację ładującą, więc można go na stację po prostu stawiać i on się będzie ładował. A tak, jest to po prostu powerbank, którego możemy ładować z tych portów. Śpieszę od razu wytłumaczyć. Są trzy porty, dwa USB-C, jeden USB-A. Ten port oferuje maksymalnie 140W, gdy korzystamy tylko z tego portu. Ten drugi też 140W, jak gdy korzystamy z jednego portu. Z kolei USB-A to jest z IQ Charging 65W. Gdy korzystamy z dwóch portów, z dwóch USB-C, czyli z tych dwóch portów, możemy mieć maksymalnie 140W na górnym, 100W na dolnym. W przypadku portów, USB-C i USB-A mamy 140 65 albo 140 65 jeżeli korzystamy z dolnego USB-C. Jeżeli chcemy wykorzystać natomiast wszystkie trzy porty, to mamy tak: 140 W na górnym USB-C, 92 W na dolnym USB-C i 18 W na USB-A. To jest wtedy kiedy wszystkie porty są zajęte. Więc tak, ja nie jestem w stanie tego sprawdzić, bo ja nie mam w swoim posiadaniu żadnego urządzenia, które przyjmuje 140 W. Zacznijmy od tego. Ten MacBook ma ładowarkę 69 W. Jeśli mnie pamiętamy, nie i coś takiego w tym rejonie. Możemy to zresztą sprawdzić. Możemy skorzystać z mojego kabla, ale skorzystajmy z kabla, który jest tutaj dołączony do zestawu. Podłączamy się. Jak wiemy, MacBookie możemy ładować przez MagSafe albo którykolwiek port USB-C. Podpinamy się, podepnę się do portu pierwszego. Natychmiast włączyło się ładowanie. I na ekranie tutaj i widzimy, że ładuje się z pełną prędkością te 60 parę watów. Perfekt. W międzyczasie. Tutaj mamy Galaxy, który ma 73% baterii. I na PowerBanku widzimy, bierze w tej chwili 12,7 W. To oczywiście smartfon decyduje, ile mocy chce z niego wziąć, no ale mamy w tej chwili tutaj, właśnie, o, już trochę się zwiększyło, 13,6 W. Jest w każdym razie taka informacja, możemy jeszcze dla porównania podpiąć tutaj Rejbany, które również. Potrzebują trochę prądu, nie są w tej chwili w 100% naładowane i widzimy, że biorą 2,6 W, więc niewiele. Jak się możecie spodziewać, ładowanie tego urządzenia chwilę zajmuje. To ma 100 W i potrzeba przy normalnej ładowarce. Ja korzystam z 45 ładowarki, tam gdzie, ona, gdzie go trzymam, że tak powiem, na noc, to tam mam akurat 45 W ładowarkę i no, to chwilę zajmuje, parę godzin. Po prostu najlepiej go zostawić na noc. Jeżeli chcecie go szybko naładować, możecie to zrobić z maksymalną mocą 170 W. Ten Powerbank ma jedną ciekawą funkcję, mianowicie poza tym, że mamy tutaj wyświetlacz, na którym wyświetlają się najprzeróżniejsze informacje w tym ile watów jest pobieranych lub dostarczanych do niego. Możemy również uruchomić aplikację, połączyć się z tym po Bluetooth i możemy w tym momencie podglądać sobie, co się z nim dzieje dokładnie. I tutaj widzimy, mamy różne statystyki. Możemy sobie dodać na nasze urządzenia, czyli jakiegoś iPhone, na przykład, możemy dodać, czy jakiś inny komputer, czy coś, podać mu rozmiar naszej baterii, będzie informował nas. Mamy całkowite zużycie, czyli ile mocy przyjął, ile mocy oddał oraz ile cykli ma bateria. Temperatura urządzenia, no i informacje w czasie rzeczywistym. W czasie rzeczywistym możemy sobie podejrzeć w tej chwili, że tutaj z tego portu C1, czyli USB C1, to górne w tej chwili jest pobierane 13,8 W, a tutaj pokazuje 13,6. Możemy to sobie oczywiście przepiąć, czyli wypinamy to z tego portu. Jak widzicie, od razu to zniknęło z aplikacji i możemy się przepiąć na port drugi, po czym. Smartfon się zaczął ładować i jeżeli się przyłączymy tutaj na C2, to on zaraz się powinien odświeżyć. No i już mamy tutaj informację, jest 13,8 W. Możemy podejrzeć, że to jest 1,5 Ampera oraz 9,2 V, więc z tego wynika taka ani na wartość 13,9 i tak dalej. Ja cały czas usilnie staram się dotykać tego ekranu, ale to nie jest ekran dotykowy. I podejrzewam w ogóle, jeśli chodzi o konstrukcję tego urządzenia, ponieważ no tutaj mam plastikową obudowę taką żebrowaną na bokach czy tam hmm, nie wiem jak inaczej to nazwać taką naciętą po prostu delikatnie nie jest gładka tylko szorstka I, szor i gładką od spodu to niestety Tutaj ten cały front jest no wysokiej, wysokiego połysku plastik. I to oznacza, że to się porysuje. Na bank się porysuje. Mamy, co prawda, ten pojemnik. Nie będę się tym przejmował, to ma być narzędzie użytkowe. To urządzenie możemy równocześnie ładować z innego portu, na przykład z jednego z USB-C. Możemy ładować, podczas gdy ładujemy inne urządzenie. To pozwoli nam na wykorzystanie optymalne tego urządzenia, jeśli brakuje nam gdzieś gniazdek, na przykład jeżeli jesteśmy w podróży z jakiegoś powodu, czyli chcemy się na jednym porcie ładować, na drugi możemy ładować coś innego. Więc nie mamy całkowicie bezużytecznego urządzenia. Przy czym, to nie jest pastru, czyli on inne urządzenia zawsze ładuje z baterii i baterię ładuje z wewnętrznego źródła. Ale proszę bardzo największy PowerBank, jakiego jesteście w stanie zabrać ze sobą do samolotu i właśnie będzie ze mną wyruszał w podróż niedługo, mam nadzieję, żeby go przetestować w warunkach bojowych i w końcu będę miał narzędzie, którym jestem w stanie wszystko naładować w podróży, żeby zobrazować, jak bardzo MacBooka 14 cali naładuje chyba półtora raza. Jakiś smartfona od 3 do 6 razy, od 0 do 100%, nie tam 20, 80 czy coś, nie, od 0 do 100% naładuje chyba 4 czy 5 razy 0, jak i oczywiście jaką dużą baterię ma. Więc to jest sporo, tak? To jest w tym momencie dla takiego powerbanka, jeżeli jesteśmy gdzieś dziczy, to mamy kilka dni ładowania go, bo licząc, że jesteśmy w trybie low power, zużywamy, nie wiem, baterie, a nam starcza na 2 dni, no to w tym momencie możemy spokojnie 10 dni wytrzymać, korzystając tylko z takiej małej kostki, a to nie jest duża kostka w referzorze, mimo że waży konkretnie. Jakość wykonania na razie bez zarzutu. Zobaczymy jak będzie z czasem się zachowywało. A tymczasem, jeśli macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do komentarzy, zadawajcie je. Dziękuję za, lekki, dziękuję za suby jak zwykle. Do zobaczenia. See you.